7 typów toksycznych osób w pracy. Zapraszam. Kochani, zanim przejdziemy do tematu, oczywiście chcę Was zaprosić na mojego Instagrama i TikToka, gdzie codziennie zamieszczam ciekawe, inspirujące materiały. A teraz do rzeczy. Moja lista dotycząca toksycznych ludzi ma już parę milionów wyświetleń i ciągle dostaję od Was różnego rodzaju zapytania, a to dotyczące różnych dziedzin, a to różnych sposobów, a to tam różnych innych rzeczy. I między innymi ciągle dostawałam pytania o to, jak sobie radzić z takimi ludźmi w pracy, co z nimi zrobić, przecież tu się nie da żyć, Pani Kasiu, co zrobić. I muszę Wam powiedzieć, że właśnie dostałam do recenzji taką książkę, mam go ochotę go udusić. Bardzo ciekawy tytuł, Martina Werle, który właśnie podsunął mi odpowiedź na parę różnych pytań, które żeście mi zadali. Między innymi ktoś z Was zauważył, że jest taki wzrost tych toksycznych osób, ilości toksycznych osób, chociaż z drugiej strony dodam, że chyba też wzrasta nasza świadomość, jak gdy wzrasta świadomość, wzrasta też czułość na pewne rzeczy, nie? Takie zjawiska jak, wiecie, mobbing czy takie rzeczy, to no, w sumie od niedawna dopiero się tak naprawdę o nich rozmawia. Ale obiektywnie badacze też tak twierdzą, że wzrasta ilość takich osób. I mówi się tutaj raz, po pierwsze o tym, że to jest kwestia internetu, który nauczył nas tego, żeby po prostu mówić, wygłaszać różne zdania, nieszczególnie myśląc o tym, co robimy. To tak oczywiście w dużym skrócie. I tutaj on mówi też o tym, że psychoanalityk Hans-Joachim Maas w takiej książce Społeczeństwo narcystyczne wskazuje, że obecnie normalne stało się pompowanie własnego ego, usilne wypieranie poczucia niepewności, i na, urządzenie nagonki na każdego, kto jest chociaż trochę inny i tak dalej, nie? Mówi on, że system kapitalistyczny opanowany jest przez narcystyczne procesy kompensacyjne, tak? Czyli właśnie takie stroszenie piórek, atakowanie innych tylko po to, żeby nie musieć zagłębiać się w siebie i tak naprawdę nie odnosić się do tego, co w nas jest nie tak, nie? Czyli na przykład zranienia z dzieciństwa, jakieś schematy, które niekoniecznie są dobre, nie? No i teraz oczywiście to, jak to mówię, naprawdę w wielkim skrócie. 7 typów tych osób, o których mówił ten, mówi autor tej książki. Pierwsza z nich to jest po prostu, to jest czarnowidz. Z punktu widzenia czarnowidza wszyscy inni ludzie są lekkomyślni i naiwni, a on żyje po to, żeby ich ostrzec przed grożącym im niebezpieczeństwem. I teraz, jeżeli macie takiego czarnowidza wokół siebie, a tutaj zresztą macie testy na ten temat, co możecie sobie określić różne ciekawe rzeczy, to on będzie szczególnie uczulony na te, wiecie, negatywne rzeczy, co i tak nasz mózg, wiecie, że ma taki negative bias, jak to mówimy, tylko takie negatywne nastawienie, żeby przetrwać, no to on będzie już w ogóle wtedy po skraju. Tutaj w tej książce opisuje co prawda 3 poziomy tego zaangażowania, więc jak już będziecie mieli takiego skrajnego czarnowidza, to on będzie naprawdę wszędzie przede wszystkim widział ryzyko, zagrożenie i będąc tak ekstremalnym pesymistą, będzie musiał zapłacić za to wysoką cenę, gdyż zagrożenie depresją jest u takich ludzi 8-krotnie wyższe niż u osób, które tak nie myślą. I teraz, jakie cechy go charakteryzują? Szybciutko Wam tylko powiem i jeżeli będziecie chcieli coś więcej, to oczywiście odsyłam Was do książki. Czarnowidze widzą wszędzie zagrożenia, to chyba nie jest tutaj wielka filozofia, ale też, posłuchajcie, zawsze liczą się z tym, że mogą się rozczarować, w związku z tym są bardzo ostrożni. Następnie to jest to, że mają tendencję oczywiście do katastrofizacji. Każde zagrożenie to jest po prostu dramat. Katastroficzne wizje, tutaj on pisze, ten człowiek w tej książce, produkowane są z upodobaniem w 2 miejscach, w Hollywood i w umyśle czarnowidza. I tutaj się zgadzam, nie? Że na przykład ktoś miał lecieć do Szwajcarii, ale tam w 2003 roku był wypadek samolotowy, więc to jest trasa bardzo zagrożona, prawda? Następna rzecz to są urodzeni hipochondrycy, czyli w momencie, wiecie, kiedy cokolwiek się dzieje, i to oni po prostu reagują, cokolwiek się nie dzieje w ciele, na przykład matka ma dziecko, ma czerwoną plamkę, no to ono będzie miało
czarną ospę od razu, nie? I to nie zwykłą ospę, tylko od razu oczywiście jaką czarną, tak? No i takim głównym pragnieniem w związku z tym jest minimalizowanie tego bezpieczeństwa, niebezpieczeństwa oczywiście, więc na przykład zanim kupi samochód, przeanalizuje wyniki testów zderzeniowych. W samolocie zadba o miejsce już tylko przy wyjściu ewakuacyjnym, nie? Ale mimo wszystko i tak nie czuje się bezpiecznie, no bo posłuchajcie, to jest Czarnowic. W związku z tym jego cechą jest to, że strasznie źle działa się z nim w zespole, ponieważ de facto, wiecie, on jakby tym swoim czarnym myśleniem zabiera energię innym. I ciągle, wiecie, w pracy będzie mówił, no już niedługo dotrze do nas fala zwolnień. Albo jesteśmy, wiecie, szczególnie zagrożeni w naszym dziale, bo inne działy to są bezpieczne, tylko my będziemy zwolnieni albo my będziemy przepracowani. On ciągle przewiduje różne złe rzeczy. No i oczywiście w tym swoim głównym pragnieniu, bo przecież kocha ludzi wokół siebie i tak dalej, przesadnie troszczy się o innych, nie? Oto na przykład mąż czy żona leci samolotem, no to czy on już nie pamięta o tej katastrofie, czy on już nie pamięta o leci do Afryki, nie pamięta o tym, jakie tam są zabójcze bakterie, czy on już nie wie, czy i tak dalej, i tak dalej. Więc czarnowidze ciągle drżą o bezpieczeństwo i przestrzegają innych i to jest ich główny, i to jest ich główny taki, wiecie, ten taki wektor. Jakich chętnie słów używa czarnowidz? Czyli tak. Zobaczcie, takie trzy główne rzeczy. Jeszcze na razie, bo przecież szczęście jest bardzo ulotne i tak naprawdę, wiecie, już tutaj za zakrętem coś się czai. Katastrofa, bo ciągle widzi gdzieś te katastrofy i tak dalej. Ja pamiętam kiedyś takiego mojego klienta, który był właśnie taki bardzo negatywny i wszystko było straszne. On nie używa słowa katastrofa, tylko masakra na wszystko. I tak z rozpędu tego używał, że kiedyś mi powiedział o tej swoim dziecku, które zaczęło bardzo ładnie chodzić i mówi, no pani Kasiu, no masakra, nie? Potem po jakimś czasie przestał tak mówić, ale to było ciekawe. I kolejne słowo, którego nagminnie będzie używał, to będzie słowo ostrożnie, wiecie, bo już zbliża się następna klęska. Trzy zdania, które go doprowadzają do szału. Nie bądź aż takim pesymistą, jak mu powiesz, to on powie, co, ja jestem pesymistą, ty jesteś ślepy na zagrożenie. To nie jest aż takie straszne. Jak można być beztroskim? Tak jak wam mówiłam, wszyscy są beztroscy, nie? Trzeba się nauczyć żyć pomimo zagrożeń. Akurat ludzie, on będzie mówił, akurat ludzie umierają właśnie dlatego, że ich nie dostrzegają, a ja jestem w tym najlepszy. Jak z nim żyć, posłuchajcie? No właśnie, tutaj będę was odsyłała do książki, ponieważ, słuchajcie, na temat samego czarnowidza oni stworzyli tutaj 40 stron materiału. Mamy tutaj naprawdę bardzo dużo ciekawych rozkmin, bardzo dużo ciekawych analiz i co z nim zrobić? Wow, naprawdę. Następna rzecz, w skrócie dzisiaj, narcyz. Więc tak, narcyz generalnie emanuje charyzmą. Wydaje się czarujący, wydaje się wspaniały. Macie filmik na ten temat, co robi narcyz, obejrzyjcie sobie dokładnie, ale w pracy przywiązują wielką uwagę do symboli i statusu. Chętnie stroją się w cudze piórka, czyli przyjmują bardzo łatwo czyjeś sukcesy i nienawidzą krytyki, lekceważą postawionych niżej od siebie i są pozbawieni absolutnie empatii, bo narcyz generalnie używa inne osoby, tak? A oczywiście w sobie ma wygórowane zdanie do tego stopnia, że uważa się dosłownie za nieomylnego, deprecjonuje innych, aby wypaść dobrze na ich tle. Tak, czyli to jest taka znana zasada, że wiecie, trzeba na kogoś wejść, żeby poczuć się wyżej i lepiej. I teraz narcyz w skrócie, tak? Czyli on zawsze chce być w centrum zainteresowania, jeżeli masz kogoś takiego wokół siebie, to już wiesz. Przecenia swoje mocne strony i bagatelizuje słabe, bo tak już jest. On już jest taki przechylony w tym kierunku. Manipuluje innymi i poniża, jeżeli służy to jego celom. Generalnie narcyz używa ludzi. Najchętniej używane słowa mówi tak, ja, czyli bo on jest w centrum, czyli on mówi głównie o sobie. Sukces, uwielbia słowo sukces, bo dzięki temu we własnym mniemaniu jeszcze bardziej mu się on należy, tak pompuje to wszystko. I wiecie co, jest bardzo ciekawe słowo, wyjątek, ponieważ narcyz generalnie uważa, że wszyscy powinni się stosować do zasad, tylko nie on. To jest po prostu genialne. I teraz następna osobowość to jest perfekcjonista, czyli tutaj będziemy mieli osobowość kompulsywno-obsesyjną, tak?
I teraz jaki będzie ten perfekcjonista? Perfekcjonista jest taki. Parę takich cech. Dokładnie. Perfekcjoniści chętnie komunikują się drogą pisemną. Ja tego doświadczam ciągle, jak na przykład próbuję coś z kimś ustalić, ja wolę zadzwonić, porozmawiać, a ktoś mówi nie, musimy ustalić i efekt jest taki, że zazwyczaj wymieniamy ileś maili, a potem się okazuje, że i tak musimy porozmawiać, bo jedna osoba mówi o chlebie, a druga o niebie, tak? Więc naprawdę, ale z upodobaniem wypisują po prostu niekończące się epistoły. Gromadzą kolosalne ilości informacji. Kolosalne ilości, więc jeżeli ktokolwiek z Was miał kiedyś takiego klienta, tak, bo tutaj możemy być, wiecie, pracodawcą, możemy być pracownikiem, możemy być klientem, no to jeżeli miałeś klienta, który Cię zadręczał o szczegóły paneli słonecznych, okien trzyszybowych i tam do sobie pierwiastków, z których jest to zrobione, no to wiesz, co to oznacza, tak? No i oczywiście potem gubią się w tych szczegółach, bo tego jest za dużo i tego nikt nie jest w stanie przerobić. W efekcie tego odwlekają podejmowanie decyzji, no bo tutaj możemy sobie wyobrazić takich melancholików, którzy wpadają w paraliż analityczny i wtedy już wzięli te charakterystyki trzech rodzajów okien trzyszybowych i teraz po prostu nie są w stanie wybrać. Oczywiście zbyt wiele wymagają od innych i innym bardzo szorstko wypominają błędy, tak? No oczywiście empatia tutaj nie jest ich stroną mocną, no bo to w ogóle nie ma opcji, żeby były mocne. I teraz, jakich słów najczęściej używają? Mówią tak, ale, te tam mówią, no to jest tak, ale, bo zawsze do czegoś mają uwagę. Ja miałam kiedyś taką sytuację, że ktoś tam komuś wysłał darmowego e-booka, a ta osoba odesłała i powiedziała, że niezły, ale są 4 błędy interpunkcyjne, a tutaj brakuje 2 przecinków. Bałagan. Bo wszędzie dostrzega błędy i uchybienia. To jest tak, jakby wiecie, ich mózg jest sfokusowany na to, że po prostu no, nie jest wystarczająco dobrze. Oni wchodzą i są, jeżeli postawisz ich we właściwym miejscu w pracy, to naprawdę będą dobrze. Natomiast też będą niestety podkopywać takiego dobrego ducha zespołu. No i ideał, bo to jest to, co po prostu do czego oni dążą i, że tak powiem, dojść nie mogą. To jest trochę takie, wiecie, jak gonienie ze własnym ogonem. Bardzo się trudno z nimi żyje. Następna osoba to jest pan i władca, czyli taka osobowość, powiedziałabym, u której dominuje ta komunikacja agresywna. Macie mój filmik na temat typów komunikacji. To jest taki człowiek, który po prostu ma zawsze rację, nie? Zawsze rację. I teraz takie główne ich cechy, to już oczywiście sobie szukajcie, czy macie takie osoby wokół siebie. Panowie i władcy wszystko postrzegają w kategoryzacji rywalizacji i z całej siły dążą do wygranej, czyli tak po trupach, rozpychając się, tak? Na przykład kończy, już wygrywa mecz tenisa, ale jeszcze go kończy, jeszcze rzuca się na ziemię, zdziera kolana, zdziera łokcie i on tak, wiecie, wygrywa, bo on naprawdę. No i to samo jest w pracy. Zawsze pracują pełną parą. I tutaj zaczynamy wchodzić w te, wiecie, klimaty agresywne, czyli idzie do przodu, nie patrząc w ogóle na koszty, zwłaszcza na koszty emocjonalne innych. Co więcej, potrafią zachowywać się brutalnie, wrzeszczą, wyzywają, zastraszają. Raczej chcą rządzić, nie chcą się poddawać, więc stawianie ich w odpowiednich miejscach w pracy no, będzie wymagało naprawdę dużej umiejętności. Raczej postrzegają innych jako kulę nogi, bo wiadomo, że wszyscy są za wolni, wszyscy są gorsi i tak dalej. Czujecie ten vibe, nie? No to jest to. Dodam też, że jako jeden tutaj z tych typów, oni bardzo chętnie idą na zwarcie, czyli wdają się w konflikty i w takie rzeczy. Jakich chętnie słów używają, żebyście mogli ich rozpoznać? No szybciej, no bo wiadomo, że on robi wszystko szybko, efektywnie, sprawnie, prawda? No to wszyscy są zawsze zbyt opieszali. Lepiej, czyli oczywiście co? Inni się nie starają wystarczająco. I maksimum, czyli tak jak wiecie, inni mają ideał, perfekcja i tak dalej, to on dajmy z siebie wszystko, tak? No generalnie płacą za to tym, że są bardzo samotni, prawda? No bo to tak jest właśnie przy agresywnej komunikacji. I teraz następny typ to jest zagubiony we mgle, który jest po skraju do pana i władcy, ponieważ to jest taka typowa osobowość, jaka pasywna. I teraz jacy oni są? Taki malutki, króciutki opis. Urządzają własne życie, kierując się radami innych, czyli
Na przykład, jeżeli ktoś prosi o wyrażenie zdania, to najpierw taka osoba idzie do szefa, dowiaduje się, co myśli na ten temat szef i dopiero to zdanie wyrażają. I to właśnie dlatego kryją się z własnymi opiniami, pomniejszają, ukrywają własne atuty, typowe pasywne zachowania, czyli ty jesteś ważniejszy ode mnie, ja i to, co ja myślę, nie ma takiego znaczenia. Bardzo często kryje się za taką oznaką szacunku i tak dalej. Podporządkowują się po to, aby zapewnić sobie względy, prawda? I oczywiście uchylają się odpowiedzialności, no bo jeżeli wyrazisz swoje zdanie, powiesz, jaka jest opinia, no to przecież trzeba będzie za to wziąć odpowiedzialność. A po co? No i z takimi osobami też się okropnie pracuje. Dlaczego? No bo jeżeli w zespole podzielone są odpowiedzialności, a ktoś się ciągle od nich miga i wiecie, i lawiruje i w prawo, i w lewo, to bardzo trudno się z takimi osobami pracuje. Kurczowo trzymają się swoich bliskich osób, no bo ciągle szukają tych opinii, tych potwierdzeń i tak dalej. Fatalnie znoszą co odrzucenie. Czyli to jest taka osoba, która tak jakby cała sobą emanuje, zrób coś ze mną, pomóż mi, pokieruj mnie, nie? I to jest to. Czyli wiecie, do poskraju dokładnie do pana i władcy. Trzy chętnie używane słowo. Prawie nie mówi o sobie, tak jak wiecie, pan i władca ciągle mówił o sobie, tak, ale za to mówi ty dużo o innych ludziach, bo ty to, bo ty to, bo ty tamto. Chce się upewniać, ciągle się upewnia, ale czy to na pewno będzie dobrze, ale czy na pewno będzie tak? I mówi, ale ja mam tylko jedno pytanie i zadaje te pytania bez końca, tak naprawdę szukając upewnienia. I to jest też taka osoba, która oczywiście będzie drenować ciebie, będzie drenować twoje emocje, no i będzie osłabiała zespół, więc tutaj, że tak powiem, autor tej książki podaje nam różne sposoby, żeby sobie z nimi, że tak powiem, psychicznie radzić. I kolejna osobowość, która tutaj występuje w tej książce, to szósta, to jest zwany królem focha. I tutaj, jeśli wiecie, co to jest pasywno-agresywne zagrania, to jest dokładnie to. Czyli to jest taka osoba, która, gdy poprosisz ją o zrobienie, proszę cię, do środy zrób to, a ona uważa, że to jest za szybko, no to w tym czasie wymyśli, że ona miała wirusa w komputerze, zwali na winę na innych i tak dalej, a do ciebie się uśmiechała i mówiła, no ja przepraszam, no coś tam, coś tam, coś tam, a dopiero potem za plecami w kuluarach dowiesz, że ta osoba po prostu nie chce pewne rzeczy robić, uważa, że ty masz zawygórowane ten i ona to storpeduje, bo ona ma swoje sposoby, więc typowe pasywno-agresywne zachowania. I teraz, jakie cechy tutaj? Unika oczywiście otwartej konfrontacji. Tutaj jest zawsze wszystko w takich białych rękawiczkach. Jego krytyka przypomina zatrute strzały, jest prawie niemalże niezauważalna, ale jest naprawdę bardzo mocna. Są tu często używane słowa, no przesadzasz, no to chyba w twojej opinii i tak dalej, i tak dalej. Ma tendencję do obmawiania i oczywiście robienie wszystkiego za plecami danej osoby. Okazuje swoją władzę przez drobne akty sabotażu i przez to, że odciąga, tak, czyli prokrastynację, ma jadowite poczucie humoru i bardzo często wypowiada się po prostu bezosobowo, tak, ogólnie, twarzą w twarz nie powie nic, a tak, no bo my, bo oni tak myśleli, bo tamten tak powiedział i w ogóle wszystko i wszyscy tylko, oczywiście nie on. Mowa. I bardzo często też, gdy patrzymy na taką osobę, to widzimy, że jego mowa ciała rozmywa się z tym, co on mówi, bo z jednej strony jest taki miły, a na przykład z drugiej strony zaciska nerwowo ręce, albo na przykład tak, wiecie, zaciska szczękę i tutaj się tak uśmiecha, a tak naprawdę oczy są lodowate i bardzo, bardzo takie, wiecie, krytyczne, nie? Trzy chętnie używane słowa, ale właściwie, które służy do tego, żeby dyskretnie zmienić to, co zostało powiedziane, czyli poprawić. Następnie słowo spróbuję, czyli no może zrobię, może nie zrobię, ale tak naprawdę nie zrobię. Im szybciej się na nim poznasz i na jego gierkach, tym będzie oczywiście lepiej. Poroniony, czyli powiedziałabym nieudany, poroniony pomysł. Co to za poroniony pomysł? Kto w dzisiejszych czasach w ten sposób załatwia rzeczy? Kto narzuca takie ten? Kto i kto i kto? Wszystko jest bezosobowo, ale jednak bardzo, bardzo krytycznie. Jeżeli masz taką osobę wokół siebie, doskonale wiesz, o co chodzi. I siódma osoba to jest pozer, czyli spójrzcie na mnie, czyli inaczej osobowość histrioniczna. Ja jestem w centrum, zauważcie mnie, jak się spóźni do pracy, posłuchajcie i o 10 minut i wszyscy patrzą na jego wejście w biuro, to on jest zachwycony, bo wszyscy wreszcie widzą, że on przyszedł, tak?
cała uwaga jest na nim. Wciąż odgrywają spektakle i oklaski, uwielbiają oklaski. O najprostszej sytuacji, czyli na przykład, że oni skserowali coś, mogą powiedzieć dosłownie w taki sposób, jakby właśnie napisali książkę. Wykorzystują też strój do skupiania na sobie uwagi, czyli potrafią przychodzić po prostu ubrani w taki naprawdę absolutnie niestandardowy sposób, albo kolory są bardzo takie ciekawe. No i ciągle gadają, nie? Jak zada się im pytanie, na przykład w czasie spotkania służbowego, to jest mnóstwo dygresji, odpowiedzi o mężu, o sobie, o swoim samopoczuciu. No się ma wrażenie, że to jest po prostu osoba, która jest gwiazdorzy. No więc właśnie dlatego tu mamy takie określenie. Wyolbrzymiają własne uczucia, manipulują ludźmi, nie zachowują dystansu, czyli bardzo szybko skracają dystans. O to i to, bardzo też skracają dystans fizyczny. No po prostu wiecie co, no gwiazda wieczoru, gwiazda po prostu biura. No nie ma drugiej takiej osoby, nie? Bardzo są nieprzewidywalni, bo mają wiele cudownych pomysłów, no po to, żeby na siebie oczywiście zwrócić uwagę. Dzielą ludzi na dobrych i na złych, z tym, że codziennie zmieniają zdanie, no bo to są takie osoby, posłuchajcie, dosyć niestabilne, niestabilne emocjonalne, nie? Najchętniej używane słowa, jak myślicie? No, pierwsze to będzie absolutna sensacja, posłuchaj. I bardzo często jest tutaj opowiadanie o wykonaniu jakiejś niesamowitej czynności służbowej albo jakiegoś niesamowitego osiągnięcia, które się okazuje potem jakimś totalnym banałem, tak? No i w ogóle opowiadają o tym, że mają taki mój dobry przyjaciel, no bo podobno mają ich napęczki, no ale jak wiecie, to przy takiej chwiejności emocjonalnej i takiej trochę odjechaniu w ocenie rzeczywistości jest to dosyć iluzoryczne. No i oczywiście ekscytacja, fantastyczne, wspaniałe, no to właśnie to jest taki typowy tutaj, że tak powiem, typowe odpowiedzi, na przykład jak ci się wiedzie, no posłuchaj, Boże, jacy oni mają cudowne życie, jakie to jest wszystko wspaniałe, tymczasem mamy tutaj dosyć takich ludzi chwiejnych i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Więc kochani, jak widzicie, 7 typów do koloru, do wyboru, na pewno już wam coś tutaj, że tak powiem, w głowie zadzwoniło, dzwoneczek zadzwonił. I teraz muszę wam powiedzieć, że właśnie w tej książce możecie sobie to wszystko bardzo dobrze przeanalizować. Mamy tutaj przy każdym typie mamy podział na 3 poziomy tego typu, średnio mało zaawansowane, średnio i wyższe. Są konkretne rady, są też rady dla, jeżeli odczytujesz tutaj gdzieś siebie, że ty jesteś tym, są też rady na temat takich, wiecie, kluczowych przekonań, które ma każda z tych osób i jak je zmienić, na jakie przekonania można je zmienić. Myślę, że ktoś naprawdę bardzo dał sobie, to znaczy ktoś, no Martin Werle, zadał sobie naprawdę mnóstwo tej pracy i tutaj naprawdę podziwiam go za to, żeby po prostu rozkminić, jak można daną osobę ustawić w zespole, jak można podejść, żeby obniżyć tą śmiercionośność tych, czy też destrukcyjność tych komunikatów, jak te osoby też wypozycjonować w zespole, w grupie, żeby po prostu te osoby de facto były produktywne. Kochani, to na tyle na dzisiaj. Oczywiście proszę Was o co? O łapkę w górę, zostawcie subskrypcję, naciśnijcie dzwoneczek i oczywiście proszę Was o komentarze. Napiszcie, który z tych typów najbardziej dokucza Wam w pracy, którego tak naprawdę macie ochotę udusić. I tutaj jest coś takiego jak wskaźnik szewskiej pasji. Właśnie, kto doprowadza Cię do naprawdę szewskiej pasji. Oczywiście link do zakupu książki macie pod tym filmikiem, więc jeżeli chcecie po nią sięgnąć albo ją komuś kupić, to naprawdę szczerze Wam ją polecam. To na tyle. Do zobaczenia. Hej!